500 mm maksymalna wartość przysłony F 3. Obiektyw stałoogniskowy, marzenie niejednego fotografa przyrody. Cena 1800 zł. Gdzie jest haczyk? Zapraszam do recenzji. Hej, ja mam na imię Przemek. Fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Ogniskowa 500 mm, szczególnie jeżeli mówimy o obiektywie stałoogniskowym, to taka idealna, wymarzona ogniskowa do fotografii dzikiej przyrody. I nie tylko. Również do fotografii samolotów, księżyca przy dużym przybliżeniu. Sam osobiście, mając obiektyw 200-600, bardzo często używam ogniskowej właśnie 500 mm z tego zakresu. Największym problemem przy tego typu ogniskowej, przy obiektywach z ogniskową tak dużą, przy teleobiektywach tej klasy jest to, że one zazwyczaj są niesamowicie drogie, kosztują masę pieniędzy. Firma TT Artisan proponuje ten właśnie obiektyw wykonany w całości z metalu o ogniskowej 500 mm, dosyć kompaktowych rozmiarów, z maksymalną przysłoną f6,3 za śmiesznie niskie pieniądze. Ten obiektyw możecie kupić już za 1700-1800 zł. Gdzie jest haczyk? Co jest nie tak z tym obiektywem? Czy jakość obrazka, którą produkuje ten obiektyw jest jakaś super tragiczna? Czy może ilość zniekształceń, których tutaj doświadczymy, jest tak duża, że zdjęcia wykonane tym właśnie obiektywem będą całkowicie nieużywalne? Generalnie nie. I już na wstępie tej recenzji należy zaznaczyć, że tym obiektywem możemy wykonać całkiem przyzwoite zdjęcia, jeżeli tylko jesteśmy w stanie żyć bez autofokusa. I to jest właśnie główna cecha, która wyróżnia ten obiektyw. Wbrew pozorom, za kwotę 1700 zł dostajemy całkiem dobre optycznie szkło, całkiem dobre super tele, natomiast musimy nauczyć się żyć z tą główną jego cechą, czyli ostrzeniem manualnym. Ale po kolei. Obiektyw wykonany jest w całości z metalu, i to wszystko, co mam teraz na nim zamocowane, plus Plus ta oto zatyczka główna obiektywu. To jest cały zestaw, jaki dostajemy od producenta. Dostajemy więc pełen komplet, bo mamy i lens i tak zwany tulipan, który chroni nasz obiektyw przed flarami, przed promieniami słonecznymi, które mogą się dostawać na stoczewki gdzieś z zewnątrz. W zestawie mamy również stopkę do zamocowania obiektywu na statywie. Nie wszyscy producenci, nawet w dużo wyższych pieniądzach, dodają tego typu stopki do swoich zestawów. Firma TT Artisan przesłała mi ten obiektyw do testów, ale w żaden wypadku nie sponsoruje tego odcinka. Nie zobaczą tego materiału przed jego publikacją, nie wiedzą, co na temat tego obiektywu powiem, w żaden sposób nie wpłyną na to, co ode mnie usłyszycie. Moja opinia na temat tego obiektywu jest tylko moja i firma TT Artisan dostarcza mi tylko to szkło do testów. Nie wpływają w żaden sposób na moją recenzję. Dostajemy więc w pakiecie bardzo fajny komplet. Obiektyw jest naprawdę całkiem w porządku wykonany. Jest dosyć wąski, bo jeżeli popatrzymy na jego średnicę, to w porównaniu do na przykład mojego Sony 200 -600, on jest co najmniej o 1 trzecią węższy i za tym idzie oczywiście jego waga. Ten obiektyw waży... Nieco ponad 1,5 kg. 1600 gramów waży ten obiektyw. Dla porównania mój Sony 200-600 waży 2100 gramów. Ponad 2 kg, czyli kg 600 versus 2100. No, jest to różnica. Szczególnie jeżeli dla kogoś duże gabaryty są, są problemem, są przeszkodą. Ale słuchajcie, pomimo tego, że obiektyw został wykonany w całości z metalu, jego wykończenie jest naprawdę dobre. To jest taki przyjemny w odbiorze, przyjemny w dotyku i wizualnie matowy czarny finish to nie zastosowano tutaj żadnego uszczelnienia przed deszczem, przed warunkami atmosferycznymi. Także fotografowanie tym obiektywem w deszczu całkowicie odpada, bo po prostu uszkodzimy sobie sprzęt. Nie ma tutaj zwykłego gumowego oringa, nie ma tutaj uszczelki na bagnecie, więc w deszczu sobie nie pofotografujemy. Co do wspomnianego tulipana, który pełni tutaj głównie funkcję ochronną przedniej soczewki, to jak możecie tutaj zauważyć, przednia soczewka jest dosyć głęboko w tym tulipanie schowana. On jest całkiem mocno do przodu wysunięty, nakręca się go... Również z dużą łatwością te gwinty są fajnie wyprofilowane, fajnie, fajnie nakręcane. Jest to oczywiście dosyć głośne, bo metalem o metal. I można zrobić sobie dużą krzywdę, wkręcając ten pierścień, ten tulipan za mocno. Mi to już się zdarzyło kilkukrotnie. Dokręciłem po prostu za mocno pół obrotu, za daleko chciałem docisnąć i nie umiałem go później ściągnąć. No właśnie dlatego, że wkręcamy metal w metal. Coś takiego może tutaj wystąpić. Stopka statywu również jest wykonana z takiego metalu, aluminium. Natomiast jest on raczej pusty w środku. Jest to. Materiał troszeczkę inny niż sam korpus obiektywu. Jest przez to lżejszy. Ma tutaj dwa nagwintowane wejścia na zamontowanie dodatkowej stopki. Jeżeli korzystacie ze stopki innej niż, niż Arka Swiss, do mojego mocowania Arka Swiss ta stopka, która przyszła w zestawie, pasuje idealnie. Nie muszę tutaj nic dokręcać. Wchodzi ona w statyw bardzo fajnie i trzyma się na miejscu. Czuć, że kiedy dokręcam statyw, to dodatkowo zabezpieczam. Mocowanie po prostu wchodzi tutaj w sterowki i utrzymuje ten obiektyw w miejscu. Jest to obiektyw w pełni manualny, w związku z tym nie mamy tutaj autofokusa, co przy obiektywie do fotografii dzikiej przyrody, do fotografii zwierząt, ptaków, które raz siadają na gałąź, raz widzimy je w locie, raz są, raz ich nie ma. No, może wydawać się dziwne, może wydawać się śmieszne, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o nowym obiektywie, za który zapłacimy 1700-1800 zł, który optycznie, do czego dojdziemy za chwilę, nie jest wcale taki tragiczny. Natomiast ja rozumiem, jeżeli wielu z Was uzna to za wadę nie do przeskoczenia, ja również nie mógłbym na co dzień korzystać z obiektywu, który autofokusa nie posiada. Ale jak najbardziej da się nim robić zdjęcia, i jeżeli tylko będziemy chcieli, jeżeli tylko uznamy, że jesteśmy w stanie za te pieniądze żyć bez tego autofokusa, to w trybie ostrzenia manualnego po czasie możemy dojść do wprawy, która umożliwi nam zrobienie od czasu do czasu zdjęć, nawet całkiem ruchliwych małych ptaków. Samo ostrzenie manualne jest tutaj dosyć precyzyjne z uwagi na pierścień autofokusa, który obraca się bardzo, bardzo powoli. Więc precyzja, okej, okay. precyzja ostrzenia tutaj jak najbardziej występuje, ostrzenie jest bardzo precyzyjne, ale w związku z tym, że mamy tą precyzję na dosyć wysokim poziomie i pierścień obraca się całkiem powoli, no to możecie się domyślić, że po prostu wyostrzenie tam, gdzie chcemy w danym momencie szybko, jeżeli tego potrzebujemy, no niejednokrotnie graniczy po prostu z cudem. Bardzo często zdarzało mi się, że chciałem wyostrzyć na jakąś sikorkę, czy innego wróbla, czy kosa. Kiedy mi się to udało. Wizję, że tego ptaka już nie było, bo on po prostu po tych 4, 5, 6 sekundach, kiedy ja ostrzyłem, uciekł w inne miejsce. Dobrym sposobem na ostrzenie jest wyostrzenie w punkt, w którym wiemy, że ptak siądzie i czekanie po prostu z ostrością ustawiono na tym patyku, na tej żerdzi. Bardzo często fotografuje się właśnie w ten sposób. E, na przykład suweczkę i puszczyka uralskiego fotografowałem, co prawda nie tym obiektywem, ale bardzo często właśnie sowy fotografuję w ten sposób, że ostrzę na miejsce, gdzie wiem, że ona lubi często siadać, wiem, że zaraz mi tam podleci i w tym momencie tym obiektywem byłbym w stanie wykorzystać tą wiedzę, byłbym w stanie wyostrzyć tam w ten punkt, nie musiałbym po prostu tego pierścienia już przestawiać. Druga możliwość takiego efektywnego ostrzenia przy fokusie manualnym. Jest używanie podglądu w aparatach bezlusterkowych. Mamy do dyspozycji coś takiego, co się nazywa Focus Peaking. Jest to podgląd na ekranie, dzięki temu dokładnie widzimy miejsca, w których fokus jest, w których tą ostrość mamy stuprocentową, w których jest ona najostrzejsza, najmocniejsza. Aparat w dany dla siebie sposób wyszczególnia te miejsca, które są ostre. Nie musimy przez to skupiać się w wizjerze aż tak bardzo zastanawiać się, czy to co chcemy wyostrzyć jest już ostre. Po prostu aparat podpowiada nam. W przypadku mojego Sony i jednego i drugiego wygląda to tak, że mogę sobie ustawić jakiś kolor, na który aparat zakoloruje mi miejsca, które w tym momencie po przekręceniu tego pierścienia są ostre. Mamy do wyboru różne kolory, ja najczęściej korzystam z czerwonego, bo jest najbardziej kontrastowy, najmniej rzeczy, które fotografuję, jest czerwonych, więc ten czerwony wyróżnia się na tle całej reszty. No, a kiedy już wyostrzymy? Czy to, co chcemy, żeby było ostre, naprawdę pozostaje ostre już przy całkiem otwartej przysłonie? W tym przypadku jest to przysłona F6,3. Jest to dokładnie taka sama przysłona, z jakiej ja korzystam w moim Sony 2600. Maksymalna dziura 2600, to tak jak tutaj 6,3. I tutaj w tym obiektywie jest moim zdaniem wystarczająco ostro. Przykłady, które wam pokażę, to co macie wyostrzone na samym środku, to właśnie przy użyciu przysłony F6,3. Nic nie jest poruszone, obiektyw wyostrzył w punkt, natomiast nie jest to idealna dla tego obiektywu ostrość, bo tak jak dla wielu obiektywów, nie tylko dla teleobiektywów czy super teleobiektywów, ale dla wielu innych modeli obiektywów, nawet z kruszą ogniskową, po domknięciu przysłony o stopień, o 2 stopnie, na przykład tak jak lubię robić tutaj, domykam sobie do f8, na f8 ten obrazek jest maksymalnie ostry dla tego właśnie obiektywu. Więc oczywiście, po domknięciu przysłony będziemy mieli troszeczkę ostrzej. No, kosztem niestety utraty światła będziemy musieli troszeczkę wydłużyć sobie czas albo podnieść ISO. Natomiast wiem już, że F8 to jest tutaj ostrość dla tego obiektywu maksymalna, więcej z tego nie wyciągnę. Natomiast w okolicach już F16 ta ostrość yy, zaczyna się tracić, zaczyna się gubić, więc nie ma też co na siłę podnosić tej przysłony. Taki idealny punkt to F8. Natomiast tak jak zaznaczam, na F6,3. Te zdjęcia są dla mnie jak na obiektyw za 1700-1800 zł całkowicie akceptowalne. Minusem oczywiście, jeżeli już wyostrzymy sobie środek idealnie, jak przy większości obiektywów z niższej półki cenowej, obiektywów, które no, kosztują nieporównywalnie mniej niż konkurencja z tego samego segmentu, ten również wpisuje się w ten trend i im bliżej jesteśmy rogów naszego kadru, czy im bardziej oddalamy się od środka, tym mniej ostry będzie ten Obrazek, więc nawet jeżeli mamy coś w płaszczyźnie ostrości, ale ten obiekt znajduje się przy rogach kadru, no ta ostrość nie będzie idealna i to również jest taką cechą charakterystyczną dla tego obiektywu. Ale charakteryzuje go jeszcze jedna moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz, i to jest coś, o czym opowiem Wam też w kolejnej recenzji innego obiektywu który wpisuje się gdzieś tam w taką retro stylistykę, vintage, powiedzmy, stylistykę obrazka, i jest to minimalnie zakręcony bokę, czyli to rozmycie tła wpisuje się gdzieś w takie standardy obiektywów retro, obiektywów jeszcze z aparatów analogowych. W ten sposób można określić rozmycie, które produkuje ten obiektyw. Bliki w tle są delikatnie zakręcone i jest to cecha całkiem unikalna dla tego typu szkła, bo w tej chwili nie celuje się już produkując obiektywy w to, żeby ten bok był jakiś bardzo zakręcony, żeby te bliki w tle były okrągłe czy, czy produkowały tak zwane kocie oczy, nawet te kocie oczy nie są czymś pożądanym na zdjęciach. Teraz wszyscy starają się, żeby to tło było kremowo, w taki mydlany sposób rozmyte. Tutaj mamy do czynienia z takim minimalnym zakręceniem, więc to jest coś, co bardzo mocno skojarzyło mi się z obiektywami typu vintage. Tak więc mamy obiektyw, który kosztuje relatywnie nieduże pieniądze. Ma stałą ogniskową. Otwieramy go do F6,3. Produkuje rozsądnej jakości obrazek. Produkuje całkiem niezłe zdjęcia. Jeżeli domkniemy przysłonę, to powiedziałbym, że są nawet. Ostre po prostu w punkt, że ta ostrość przy F8 dorównuje innym obiektywom dużo droższym. Natomiast to, co poświęcamy, to niestety Autofokus. Dostajemy w gratisie może troszeczkę winietowania i nieostre brzegi kadru. Czy akceptowalnie, ale zdecydowanie mniej ostre niż jego środek. Szczególnie uciążliwy jest ten brak autofokusa. No, ja nie wyobrażam sobie korzystać z tego obiektywu na co dzień, bo wiem, że byłbym zły na siebie, jeżeli przegapiłbym po prostu wiele akcji, która dzieje się w oku. Nie wykonałbym tyle zdjęć, ile bym chciał. Autofokus w fotografii ptaków jest czymś, co jest totalnie niezbędne. Więc sfokusowanie manualne, oczywiście, da się. E, ale trzeba sobie stworzyć do tego sytuację, trzeba fotografować manualnie tylko i wyłącznie w bardzo specyficznych, przystosowanych do tego warunkach. I teraz ja nie mogę polecić oczywiście tego obiektywu profesjonalistom, osobom, które chcą fotografować czy, czy zarobkowo, czy półprofesjonalnie, czy mają już jakieś doświadczenie w fotografii przyrody. Sami chyba wiecie, że jeżeli należycie do tej grupy, to obiektywy manualne, no nie, 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 trzy razy nie. Natomiast, jeżeli należycie do grupy osób, która w najbliższej perspektywie nie spodziewa się tego, że będzie mogła sobie pozwolić na jakiś obiektyw dłuższy ogniskowo niż powiedzmy 150-200-300 mm, i przez to zawsze jesteście za daleko akcji, a bardzo chcielibyście te ptaki czy inną zwierzę fotografować. Jeżeli budżet jest dla Was bardzo ważny, a nie potraficie znaleźć niczego w podobnych pieniądzach, chociaż ja za chwilę podam Wam inną alternatywę która może nie całkowicie za 1800 czy 1500 zł może trafić w Wasze ręce, to minimalnie drożej można kupić coś już rozsądnego z autofokusem. Ale jeżeli chcecie sprzętu nowego, całkiem dobrze wykonanego, w pełni metalowego, nie za ciężkiego, jeżeli jesteście w stanie żyć z tym fokusem manualnym, fotografujecie na przykład u siebie w ogródku i wiecie, że ptaki przy karmniku zawsze siadają na tym karbniku, jeżeli jesteście w stanie postawić ten obiektyw, na statywie, wycelować w karmnik czy w inną żerć, którą sobie na ogródku przygotowaliście i walić po prostu serię z ostrością ustawioną w punkt, to jak najbardziej można kupić nowy obiektyw, całkiem rozsądny optycznie za 1700-1800 zł. Ale jeżeli naprawdę szukacie obiektywu za relatywnie nieduże pieniądze, na Waszym miejscu zwróciłbym swoje oczy w kierunku sekcji obiektywów używanych, czyli udałbym się na Allegro albo na Oelixa. I tam wyszukałbym sobie obiektyw Tamron 15600 pierwszej serii. On jest oznaczony jako Tamron 15600 G1. Jest to obiektyw, z którego ja korzystałem bardzo długo, nie z tego dokładnie, ja korzystałem z G2, natomiast G1, pomimo minimalnie wolniejszego autofokusa, ten autofokus przede wszystkim posiada. Myślę, że można takie obiektyw wyrwać już za 2 200, 2300, 2500. Okolice 3000 tysięcy powinny dać Wam obiektyw w stanie praktycznie perfekcyjnym, ale ciągle używany. Ten obiektyw nowy, jeżeli mnie pamięć nie myli, wyświetlę Wam tutaj poprawne ceny, jak sobie to sprawdzę, ale powinien kosztować około 4,5 do 5000 tysięcy nowy, więc używany tak za 3-3,5 tysiąca powinniście dostać bez problemu. I Jest to obiektyw, który w tej chwili wyszedł dla większości popularnych bagnetów, czyli można go zamontować i do Canona, i do Sony, i do Nikona. Optycznie jest na pewno lepszy jeszcze niż ten prezentowany dzisiaj przeze mnie Titi Artisan 500, a do tego posiada po prostu autofokus. Maksymalna przysłona to również 6,3, więc tutaj żadnego step upu nie będzie, ale dostajemy po prostu, no powiedzmy za kwotę półtorej razy wyższą niż prezentowany dzisiaj obiektyw, coś z autofokusem. Prezentowany dzisiaj przeze mnie obiektyw jest w świecie fotografii przyrodniczej, jest w świecie teleobiektywów raczej taką swoistą ciekawostką, natomiast ciekawostką, na którą raczej każdy może sobie pozwolić, bo jest to totalnie najniższa cena, za jaką kupicie rozsądny teleobiektyw nowy, nie mówiąc o tym, że jest to obiektyw stałoogniskowy z no, rozsądnie otwartą przysłoną. Oczywiście ja podkreślę jeszcze raz, że żaden rozsądny, profesjonalny czy półprofesjonalny fotograf przyrody nie będzie polegał na pokusie manualnym, bo jest to co najmniej niepoważne. Natomiast jeżeli wiemy, jak ten obiektyw wykorzystać, jeżeli należymy do tej grupy, która wykorzysta jego specyficzne właściwości w równie specyficznych warunkach, to naprawdę on odwdzięczy się nam całkiem fajnym obrazkiem i nie jest to absolutnie obiektyw, który produkuje zdjęcia, które nie są używalne, jeżeli tylko potrafimy dobrze sfokusować w punkt, w którym chcemy sfokusować.